Cześć, cześć! Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Was witam i właśnie sobie dobieram maseczkę dzisiaj. Dzisiaj design będzie taki, bo jadę na ryneczek kupić owoce. Owoce, nie że jeden owoc, tylko owoce. Lecę kupić. Chodź, Kicia, chodź. Kicia, chodź. Pokaż się ciociom. No, come on. Nie bój się. Come on. O, jest ogon koci. Jest koci ogon. Gdzie jest koci kotek? Tutaj. Tutaj jestem. Jestem ślicznym koteczkiem przywitowywującym się z ciociami. I Dorota, którą słychać. I super. Lecimy na ten ryneczek, słuchajcie. I zobaczymy, co tam będą dawać na ryneczku. Kotleci na długo, może znowu dostanie jedzenie. To jest sprytny koci sposób. Dzisiaj dzień pod wyzwaniem wariatów, dlatego że tak. Wstałam o 8, przed 8 zaczęłam robić film. Potem miałam dwa zaległe telefony, bo wczoraj nie zdążyłam wrócić do domu z tej kastoramy całej. Ale już jest po telefonach. A ja co? Lecę i zobaczymy, co się będzie dalej działo we vlogu. Znaczy w życiu, ale we vlogu. Jeszcze wróżkę, zobaczcie, jakie rękawiczki pod kolor bluzki. Normalnie faszonistka. Faszonistka, no jakoś trzeba. Kwiatkowa maseczka. No nie, jak mnie słychać, to mnie tłumacz. Łowickie. Hello. Łowickie, łowicanka jestem. Idziemy kupić owoce. Strefa zon zagrożenia. Ups. I idzie. I idę. Dawaj aparyta. Ale portfel też pasuje pod rękawiczki. Normalnie. Faszonistka. Co te youtuberki robią? Żeby się polansować. Oddaję pałeczkę. Dzięki. Dam. Pa, pa. Teraz na ryneczek. Słuchajcie. Nie wiem, co to jest, ale podoba mi się. Zobaczymy, wyglądając za rogu. Czy jest dużo ludzi? Czy w ogóle jest ryneczek? Kabum. I dużo ludzi. I ryneczek jest także. Zobaczcie sobie. Super. Idziemy owoce kupić. Nie wiem. Joanna albo inaczej. Przymierza. Joanna Przymierza. Joanna Przymierza będzie, dlatego że mam spodnie z ryneczku, ale to zobaczycie potem. Mam buty, które ta szczydro to buty, dużo powiedziane, kroksy i pościel ładną. Pościeli nie będę mierzyć. O, gałązki. O ile gałązków. Na runy, na różdżki. Chciałam wyłączyć, ale obejrzycie moją okolicę. Nie uwierzycie. Kwiatki kupiłam. No, kupiłam kwiatki. Ja i kwiatki. No kupiłam. Będzie sadzenie. Dorota sadzi. Już bardzo. Ja mam ogrodnik. Bardzo mało ogrodnik. Ma wodę. Ma wodę, ma ziemię. Ziemię. Ma domiczkę. I chęci. I chęci mam. Mamy ogrodnik. Musimy jeszcze pomidorki od mamy odebrać. Świat się kończy. Kwiatki na balkonie wiszą. Jedne. Proszę bardzo. Można podlewać. Nie mam, nie znalazłam mojej konetki. W piwnicy będzie. Normalnie. Zadziewają się. Uwaga na nóżki. O, jest tak gorąco na balkonie tutaj, że... Kwiaty na balkonie.
Mówią w życiu. Never ever. Jeszcze rok temu tu mi awanturę zrobiła. Już tu jeszcze balkonu nie było normalnie. Mhm. Te fioletowe takie, nie? Duże. Mhm. Ładne. Konewka. Dorotka ogrodniczka. Ja. Wiem, że tak się nie podlewa na kwiatki od razu. Ale jak się sadzi, no co? Niech tak będzie. Konewka. Super. Dorota walczy. Mamy parasol. Jest słońce. Jest słońce. Jest taras. Będzie trzeba parasol. Wystawić ten parasol. I jeszcze będzie tutaj o, składanko, składanko. No zobaczymy, jak to pójdzie. Pokrowczyk. Śrubki, śrubokręt. Instruction. No zobaczymy, no. Może są hieroglify. Szary będzie. Szary miał być? Już nie pamiętam, tak dawno kupowałam. Zastanawiam się, czy troszkę nie przegięłam z wielkością onego, ale no to od słońca chroni, chcę powiedzieć. Mhm. Tak oto została hrabinka panienką z okienka. Proszę bardzo. Gigantyczny parasol, ale działa. Kwiateczki w tle kurs. Normalnie super. Tu hrabina będzie wieczorem trawę siała. I różyczki sadziła. No słuchajcie, wiosna zapanowała i mam nową pościel, którą sobie przytargałam z hajnówki, z mrówki. Takie serduszka i podusie też z serduszkami mam posiadam. To oczywiście banda poduszek musi być, bo ja uwielbiam poduszki, więc tak wygląda. Ale w tym momencie moja rezydencja wygląda w tenże sposób. Potem zobaczycie bławatka rezydencję, bo też zmienia pościel. Proszę, Doroty pościel pasuje do szarości kanapy, do białych mebli. Róż z szarością ja akurat uwielbiam łączyć. Jest taka dziewczęca bardzo. No, bardzo nam się podoba też. Jeszcze co do wygody chodzenia po domu. Tak jak Wam pokazywałam spodnie, to można do tego dołożyć super trampki. Słuchajcie, one są zrobione jak kroksy. To jest całkiem plastik. Całkiem. Ale są naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o wygląd. I bardzo wygodniusie, jeżeli chodzi o ciapanie w nich. Już nogi miałam tam włożone, także naprawdę polecam. No i tutaj jakby nie podlinkuję Wam, skąd one są, dlatego że bywa, że zaopatrzam się na ryneczku po prostu w różne tego typu rzeczy, ale no myślę, że są zwyczajnie urocze, nie wyglądają jak toporne kroksy, a są równie wygodne. Nie, bo ja na sok to ja 2 kilo 3 od razu. Zobaczcie, jakie piękne u mojej pani księgowej. Zaraz mnie wolnie. Te nastroiki są jeszcze z różnymi, ale cudowne po prostu. Wow. Wow. Róże. Mhm. Nawet cena dobra ćwałem. Też mi się tak wydaje. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Ja już jest niedziela. Ubrana, umalowana, ugotowana, przygotowana. Przygotowana, bo mamy webinar czekalny, więc lecę do biura. Co by stamtąd nadawać, bo jest łatwiej i fajniej. Ale chciałam Wam pokazać outfit of the day. Znaczy, spodziewajcie się, mierzymy.
ale na razie outfit of the day. I zobaczycie, w co jestem ubrana, tak sobie, nie wiem czemu, na kanale wróżkowym właśnie to, ale właśnie tak. To się przemknie, Dorota. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, wszystko jest, znaczy kroksy są najważniejsze, Dorota też biega. Kroksy są najważniejsze, bo wyglądają jak takie, wiecie, pół adadasy. A między Bogiem a prawdą to są po prostu kroksy, więc tak. Jeansy, rurki, bo jest trochę ciepło, bluzka jak bluzka. Chciałam wam pokazać taki ala na żółtek, na żółtkę, która jest z bardzo fajnego materiału, w bardzo nietypowym dla mnie kolorze, a jednocześnie dodaje takiego luzu i sznytu na wiosenne dni. Nie jest bluzą, a jednocześnie jest luźna i ma kapturek. Także myślę, że taki fajny kolor i ciekawie można wyglądać. Miałam wam pokazać jedzenie, ale pokażę wam końcówkę jedzenia. Dorota ma więcej, to może tak zrobimy. I będziemy udawać, że nie zeżarłam. Śniadanko, kawa, ale tutaj się dzieje najważniejsze, bo dzieje się webinar czakr, który ustawiam. I na przykład, o, widzicie, tak będę z wami rozmawiała, albo będę wam mogła pokazać czakry. Proszę bardzo, toż to technika normalnie. Albo nawet jak wam nie będę chciała pokazywać czakr, to mogę wam pokazać, o, proszę bardzo, combination. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy. Chwila, moment, ja sobie tutaj poustawiam, słuchajcie. Dum, 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 dum. Kamera karty jest i o to szło. Jeszcze ja chciałam troszkę zniknąć. O, voilà. Tak, żeby się skupić tutaj rytualnie. Świece przygotowane. My przygotowani. Aha, było w centrum uwagi. Będzie. Ja tutaj mam kolory czakralne plus świecę główną, jako bezkolorową, aczkolwiek miodowa, bo woskowa. Tak się staramy. Mam nadzieję, że będziemy teraz pięknie funkcjonować. Jeszcze jak mi się tutaj odzywa telefon, to go poczekajcie, wyłączę. Tutaj, żeby wszystko miało ręce i nogi, nic nam nie przeszkadzało. Bo ja już mam chillout. Jak tam dziewczyny i chłopaki? Ta, co wszystkie łączy i spaja w jedności. Niech świeci w naszych koronach ku nieskończoności. Oczywiście one może nie pokażą wybitnie zgrabnych nóg, ale z kolei nie upocicie się, nie będziecie mieli problemu z tym, żeby wsiąść do autobusu. Bardzo modelkowo. Wysiąść z autobusu, nie wiem, naprawdę na przebitce na ten. Mhm. Wiesz. Wystarczy. Lecimy na gumki. A. Pokaż tyłek, teraz. Dajesz, mała. Pokryć trochę. Bądź jak te, co noszą szarowarki. Dobra. A kotek z nami też przymierza spodnie. Proszę bardzo. Moje worki do ziemniaków, które wyglądają rewelacyjnie. Idziemy nagrywać. Tłumaczenia, nie? Mhm. Bez tłumaczenia jesteś. Takie fajne ombre przejście. Jesteś dziwadłem. Tam, tam. Jesteś dziwadłem. Jesteś dziwadłem. Jesteś dziwadłem. I tu.
skończyła. Gdybym był bogaty. Trzeba będzie jakąś indyjską zaśpiewać. Gdybym ja był wielki pan, pu, pracy bym się brzydził. Gdybym ja był wielki pan, mu.